Szczęść Boże, witam Was, kochani. Słowa, którymi dzisiaj się modlę, to mile widziany. Ta dzisiejsza, dość drastyczna scena z Ewangelii zdradza takie ludzkie pragnienia Jezusa być mile widzianym. Chyba każdy z nas to w sobie ma. Gdziekolwiek idziemy, człowiek chciałby być mile widziany, chciałby, aby go przyjęli, chciałby, aby ktoś okazał mu odrobinę życzliwości, gościnności. To jest z nas takie ludzkie, ale jakże potrzebne. Jak bardzo świat byłby inny, gdybyśmy ludzi traktowali właśnie w taki sposób, że są mile widziani w naszym towarzystwie, w naszym domu, w naszych miejscach pracy, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, żeby ludzie byli mile widziani. Piękne to jest i myślę, że to jest piękne zadanie na Wielki Post, może na ten kolejny tydzień Wielkiego Postu, abyśmy tę kolejną niedzielę mogli przeżyć z taką świadomością, że w tym minionym tygodniu rzeczywiście ludzie byli mile widziani przeze mnie. Na początek tego tygodnia tego Wam sobie i Wam życzę, a zanim błogosławieństwo, to zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek wielkopostnych rekolekcji Ojcowskim Sercem, które głosi biskup Artur Ważny. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro.